Nasz gość, Waluś kreksa Kryzys. Jeszcze raz wobec tego. Cześć! Cześć, wszystko. No i teraz będziecie więcej, bo będę Cię tutaj wypytywał o rzeczy. Oczywiście mamy twój najnowszy singiel, ale chciałbym zacząć od, od jednak od historii trochę. No bo z tego co pamiętam, prześledziłem sobie trochę twoje sowsiale, i pierwsze kawałki na YouTube to jest 2018 rok, a płyta to już jest 2019. dosyć szybko, jak wcześniej było jakieś twoje doświadczenie? No, bardzo różne, ale bardzo mało konkretne, nie. Nic, czym bym się chciał w sumie chwalić. I tak naprawdę numery, które w, w, znalazły się na Miłym Młodym Człowieku, czyli zaczynając od Dziwne Dźwięki i Tlen, które nie miały tak naprawdę klipów, yy, to były moje pierwsze numery, nie? Później doszedł Kilogram Dobrych chwil Na Noże, Miły Młody Człowiek i może gdzieś w momencie yy, właśnie na Noże lub Miłego Młodego Człowieka miałem gotowy cały album. I tak naprawdę to są moje pierwsze kompozycje i też pierwsze numery na których ja śpiewam, nie? bo nigdy wcześniej wokalnie się nie udzielałem. Bardzo było to dla mnie stresogenne doświadczenie. I co więcej, chyba tam za całość odpowiadasz Ty, prawda? Tak, no właściwie wszystko zrobiłem sam. Finalnie nawet sobie to sam zmiksowałem i tylko mastering zleciłem Marcinowi Klimczakowi z Mustache Ministry, bo nie mam pojęcia na czym polega mastering. Mam wrażenie, że nikt nie wie, ale ktoś to robi lepiej, ktoś robi to gorzej. No więc tak, sam, sam wszystko zrobiłem, przy młodym. Tak też, no zresztą, tak, to wszystko to o tym świadczyło wtedy, nie? No więc to było takie tylko pytanie, żeby się upewnić. Mówisz, kawałki powstawały tak bardziej stopniowo po kolei, nie? I jakby początek, a już końcówka przy wydawaniu płyty, to jakby już miałeś taki bardziej inny feeling, pewność siebie, większą jakby przy tworzeniu tego, czy to to bardzo mam wrażenie, hmm. no tam i osobiste kawałki są. Mocno. I ten proces, wiesz, to zyskiwanie pewności siebie, ja właściwie nabywam w tym momencie, nie? Bo startując z miłym, młodym człowiekiem nie miałem żadnego feedbacku, bo po prostu nikt o mnie nie wiedział. Ja, wiesz, wystartowałem u siebie w skalę i moimi fanami najpierw było grono znajomych, chociaż fan to za duże słowo, bo najczęstszym pytaniem, jakie... Padało a propos mojej osoby i twórczości, było cenzuralnie, powiem, że wszystko ze mną ok, nie? Później gdzieś poprzez znajomych w Krakowie i już później się to po internecie rozlało. Ok, zyskiwałem pewność, ale wiedziałem, że jest to powiedzmy jakaś mm, nisza, że nie jest to muzyka dla każdego, nie? A teraz czuję, że trafiam do szerszej publiczności, też występami na żywo, których niestety nie ma zbyt wiele. Mm, łapię tą pewność i wiesz, doskonale też swój warsztat, bo tak naprawdę od dwóch lat działam z muzyką tak na poważnie. Te występy zresztą chyba są dosyć różne. No bo ile chyba było? 15 ustaliliśmy, tak? Tak, myślę, że mogło być ich o jeden mniej albo więcej. Ale nie pamiętam tego? No to więc około. Uznalmy, że, ustalmy, że 15. No i myślę, że też dużo, dużo się zmieniało, no bo to były różne składy, w różnych składy i osobowe, i nawet liczbowe po prostu. Tak, tak. No więc właśnie, jak to było, bo widziałem twoje trzy koncerty teraz już. No i to jest Ada Puławska, to jest pogłos i to jest zeszłoroczne lado w mieście. No i tak, to były też właśnie trzy różne składy, trzy różne sposoby wykonywania <noise> powiedziałbym, różne, <noise> różne mimo wszystko wajby. No bo też publiczność, która przyszła zobaczyć Ciebie i cudowne lata, to jedno ciebie i. Komety, to drugie. No i y, kto, jeszcze, kto jeszcze grał obok ciebie w, na lado w mieście? Krystepanie. Krystepanie, no właśnie, no to jest znowu jeszcze coś innego, mm -hmm. zupełnie inna inna organizacja, inna też lokalizacja po prostu, bo jednak co innego grać w alternatywnym domu aktywnym, tak, tak. Y, na Adzie, co innego w Pogłosie, to są akurat podobne dosyć klimaty, a potem masz lado w mieście, czyli mm -hmm. masz bulwary wiślane. Mm -hmm. I to były. Hmm. No właśnie, inne wajby inne koncertowe dosyć, myślę. Tak, właściwie totalnie. Nie? Pierwsza, pierwsza odsłona była mocno, wydaje mi się, pankowa, dużo cięższa niż płyta. Ten drugi skład był już bardziej taki płytowy, z brzmieniami, wiesz, bębny z i tak dalej. Natomiast trzeci, myślę, zostaniemy razem na dłużej, bo jest to taka synteza wszystkiego, co robiłem do tej pory. Bo i pojawiają się jakieś brzmienia perkusyjne z komputera, mimo to wszystko jest grane akustycznie. No, nową płytę nagrałem właśnie już w składzie z żywymi bębnami i basem. Traktuję to jako krok w przód. No i jestem ciekaw, jak to ludzie odbiorą. Bo do tej pory właściwie, wiesz, Wyszedł single z Błażejem, który nomen omen mocno romansuje z tym, co robiłem do tej pory. A płyta jednak troszeczkę idzie w innym kierunku. Pamiętam to z Lada w mieście, że jednak trochę mnie zaskoczył tuż przed północą, gdy usłyszałem, bo właśnie tak pomyślałem, kurczę, to brzmi tak mocno, tak jak mówisz, romansująco z miłym, młodym człowiekiem, a, a kawałki, które wtedy słyszałem, nowe, te, których nie znałem z tego nieformalnego dosyć jednak debiutu, no to no to były. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Czy to jest krok w stronę pełniejszego brzmienia? To jest krok w stronę bardziej popowego brzmienia, myślisz? Hmm, ciężko mi nazwać, y, w stronę czego jest to krok, ale na pewno y, od tego, co robiłem do tej pory. Nawet nie chciałbym mówić, że w, y, w przód, w tył, może bardziej w bok. Y, 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 ogólnie sam czuję, że się rozwijam. Jestem bardziej świadom pewnych rzeczy. I miły, młody człowiek był mocno surowy. Był mocno w tej surowości pankowy, był taki, bym powiedział, mmm, taki, jaki musiał być po prostu, wiesz. Nie było żadnych możliwości, nie miałem żadnych możliwości, nie miałem studia, nie miałem sprzętu, więc był surowy, taki dość agresywny. Natomiast teraz wydaje mi się, że oswoiłem się z tym, z czym nie mogłem na młodym człowieku się pogodzić, wiesz. Czyli? Mo moja muzyka orbituje wokół miłości mniej lub bardziej udanej, jakiś powodzeń i niepowodzeń. I na mimo młodym człowieku wydaje mi się, że krzyczałem o tym, nie? Natomiast teraz wydaje mi się, że załapałem dystans, może, może trochę bardziej dojrzałem i wydaje mi się, że mogę podać ten sam ładunek w nieco bardziej elegancki sposób. Czyli to jest dojrzenie takie w formie mocno też, I zarówno w formie tekstowej oraz no, tego podawania czy kompozycji, ale no właśnie jak to jest. Teraz dzielicie się bardziej kompozycją w tym składzie bardziej stałym, czy to jest nadal Twoje i? Absolutnie twoje? nie. No właśnie. <laughs> no właśnie. Znaczy, wiesz co, muzyka jest dla mnie na tyle rzeczą ważną w życiu, niemalże świętą. Traktuję film, muzykę, książkę jako jedyną słuszną religię świata, nie? Filmy tłumaczą mi postawy życiowe, czy pokazują jak postępują dobrzy i źli ludzie, jakie to za sobą konsekwencje niesie. I ja w to wierzę, nie? Nie, wier nie wierzę w doktryny, które nam się gdzieś wkłada w głowę, bo świat, życie i historia pokazuje, że to jest dosyć puste, nie? Umówmy się. I, i, i początek pytania był... <śla> Ta, taki, że pyta, pytałem, czy nadal tylko ty odpowiadasz za muzykę. Aha, i muzyka jest dla mnie na tyle rzeczą świętą i ważną, i na tyle dużą sprawia mi przyjemność, że dopóki nie poczuję jakichś ograniczeń, to chcę robić wszystko sam. Bo po prostu, no wiesz, 24 godziny na dobę słyszę głosy, dźwięki itd. i tak dalej. I tak mówię, za dużą przyjemność mi to sprawia, żeby wpuszczać kogoś do tego swojego świata. Wiesz co, bo to, co za to powiedziałeś, jakby omijając trochę to pytanie, które zadałem, to mnie zaciekawiło, bo to czego się można z miłego, młodego człowieka nauczyć za to? Można się czegoś nauczyć, twoim zdaniem? Pewnie można się nauczyć na przykład podążania, wiesz, za jakimiś marzeniami, tak naprawdę. Mówisz, wiesz, chcę ze swoją muzyką docierać do coraz szerszej publiczności, chcę tak by poznać trochę świata, bo ja właściwie do procesu tworzenia tej płyty przesiedziałem ponad 20 lat w sumie w jednym miejscu i wiesz, może raz, dwa, może trzy byłem za granicą. Właściwie w Warszawie nie byłem nigdy do momentu, w którym nie uformował się skład koncertowy. Więc ja to traktuję bardzo jako przygodę życia. Czego jeszcze można się nauczyć z tej płyty? Mam nadzieję odwagi do, do uczuć, do rozmowy o nich albo. Tego jak nie postępować w pewnych uczuciach, nie? Mówisz, że gdy w skład się uformował, to byłeś w zasadzie pierwszy raz chyba w Warszawie, tak? No to z Krzyśkiem rozumiem, współpraca była na odległość, z Krzyśkiem Kwiatkowskim, tak, czyli z, z trzema szóstkami. Z tak. Wiesz, co? To się zaczęło wszystko mailowo, i spotkaliśmy się owszem, ze trzy razy jakoś, ale głównie, głównie odbywało się to przez internet. No dobra, i czyli rozumiem, że gdy. Właśnie, bo Ada Płaska to był pierwszy koncert. Mm -hmm. No tak, właśnie. Tak, tak. No i, i co, jaki to był feeling, powiedzmy? Spoko, zarąbisty. Znaczy, no wiesz, byłem mocno pijany, więc musiało być super. Natomiast, no osobliwe przeżycie. Nigdy wcześniej nie, nie czułem takiej energii, bo już pojawiło się trochę osób, które znało moją muzykę, które śpiewało, co było dla mnie. Totalnym szokiem, bo myślałem, że grono moich odbiorców jest totalnie kameralne. No i to z czasem coraz bardziej mnie zaskakuje, bo jest coraz więcej tych osób. No jest to na pewno miłe, jest to osobliwe, bo na co dzień wiesz, nie skupiasz na sobie wzroku, nie, nie chłoniesz tej energii. No i jest to na pewno uczucie, dla którego się to robi. Tworzy muzykę, tworzy cokolwiek. No, ale mówisz, zależy Ci, żeby do, iść z tym dalej, tak? Więc mhm. właśnie jak, trochę mnie zastanawia też, bo jest ta kwestia, która się często pojawia w różnych miejscach, czy to dyskusyjnych, czy na koncertach i tak dalej. Nie zal, czy zal i tak dalej, nie? I myślę, że u ciebie to jest trochę takie liminalne, przejściowe, tak, że jednak no idziesz dalej, nie? Mhm. Z tego niezalu. No, ale teraz grasz na przykład z chłopakami, którzy też mają swój, swój zespół, mhm. dziewczęta. Mhm. Jak jest Twoje w ogóle zorientowanie się w tego rodzaju scenie, takiej właśnie alternatywnej, niszowej mocno, ale jednak bar bardzo ambitnej, tak jak właśnie Jasne. dziewczęta? Powiem ci, że moje rozeznanie jest dość słabe nawet, nie tyle w, z, w scenie niezalowej, co ogólnie. A bierze się to stąd, że wiesz, ja nie miałem w okresie. W gimnazjum, liceum, ogólnie dorastania, nie miałem kontaktu z ludźmi, którzy słuchaliby muzyki i nie miałem napływu tej nowej muzyki. Jedynie to, co sam sobie znalazłem, czy gdzieś jakiś wujek mi podrzucił, wiesz, moje, moje zainteresowanie muzyką się zaczęło od ACDC tak naprawdę, nie? I przez lata myślałem, że to jest jedyny słuszny zespół rockowy, nie? Ouch, ouch. No, natomiast to moje rozeznanie na pewno Krzysiek Kwiatkowski mocno mm, rozbudził, na pewno to, co on wydawał bezpośrednio gdzieś przede mną, do mnie, do mnie dotarło. i Na pewno to, co wydawał po mnie, stało się na pewno ważną częścią właśnie mojej świadomości tej sceny. No, na przykład takim odkryciem jest zespół Dłonie, który bardzo wiesz, lubię, puszczam sobie często, bo to super granie i wydaje mi się, taka energia bije z tego zespołu, że wydaje mi się, że to są super ludzie. No i co, coś tam sobie dłubię, ale. Wiesz, kurde, puściłbyś mi jakiś mniej znany kawałek Bowiego, i ja bym na idiotę wyszedł, nie bo bym się zapytał, co to jest zapewne. Często się na tym łapię, próbuję tym coraz częściej grać, że kurde, właśnie cały czas mam tą muzykę w głowie i w sercu, dlatego też słucham, po prostu odbieram mniej muzyki, bo sam ją z siebie, z siebie oddaję. No ale jednak myślę, że trochę też znowu wracając do tego, że mówię, że muzy muzyka jest ważna, to w związku z tym, no już myślę, nie ACDC. To czego słuchasz? Hmm. Przynajmniej nie tylko ACDC. Wiesz, co ostatnio? Trudne pytanie. Bardzo trudne, bo coś mi tam towarzyszy, ale co ostatnio? No dłoni trochę słuchałem, słuchałem trochę karabinu Mari Peszek. Wiesz, to, to jest tak, jak ze wskazaniem pięciu Twoich ulubionych albo najważniejszych płyt, nie? Za każdym razem wskazuję zupełnie inne płyty, bo zupełnie inne płyty mam w głowie. Na przykład ostatnio słucham dużo Kevina Morbiego, nie wiem, czy kojarzysz, to jest taka historia, mocno bym powiedział, teksańska. Ziomek, wiesz, w garniturze z nutami na, tutaj na klapie, w, w składzie tam chyba jego dziewczyna gra. I bardzo jest to taka muzyka, powiedziałbym, mocno spokojna. Gitarowa, oczywiście, coś takiego jak dłonie, tylko w wydaniu powiedzmy tam kanadyjskim czy amerykańskim. Więc tego dużo słucham, dużo słucham. O Prometa na przykład, bardzo dużo słucham, nie wiem czy kojarzysz. Eee... Ej, jakby powiem ci, teraz to ja się jestem zawstydzany tutaj, nie? A, to, to jest ziomek, <grym> Ale możesz który, mi opowiadać, to, dawaj. To jest ziomek, który robi w sumie elektroniczną muzykę, dla zdechłego osy, jakiś bity chyba robił eee, niedawno. Wydaje mi się, że to tam jest ta jedna scena wrocławska. No i koleś, wiesz, niszczy system. No, myślę, że jest gdzieś w tej lidze tworzenia muzyki co Camp czy Kuba Karaś. Naprawdę świetne produkcje robi. No to wiecie, różne zupełne kategorie i cały czas ciekawa muzyka. Więc teraz, zanim przejdziemy do właśnie rozmawiania o najnowszym rozdziale twojej twórczości, no to przejdźmy do tego, kawałkiem tuż przed północą. Walisz Kraksa Kryzys z udziałem Błażeja Króla. No, gdybyście nie zgadli po końcówce, no to tuż przed północą Waluś Kraksa kryzys z udziałem króla. Właże, ja i Iwony zresztą też. Więc warto dokreślić, bo mogliście usłyszeć, można się było zdziwić, kto to tak śpiewa. Chórki. Ale najfajniej no ja chyba się do niej. Co... <grym>, nie nie jest Nie no, bardzo jestem zadowolony z tego numeru, że pojawia się też w nim Iwona i w ogóle, jak wiesz, Błażej mi wysłał e, taką. Prewkę pierwszą, no to kurde, nie mogłem zasnąć chyba w tą noc, no bo kurde, to Błażej Król w końcu, nie? Dzięki niemu robię to, co robię w sumie. No właśnie pozwól, że spytam, jak z Błażejem się skontaktowaliście ze sobą? już co, on szukał supportu na swój koncert chyba w Poznaniu i napisał do Krzyśka Kwiatkowskiego właśnie z Trzech Szóstek o numer do mnie. Przyszedł mu go dał, Błażej do mnie zadzwonił. Z tego supportu nic nie wyszło, bo akurat ja wtedy grałem chyba w Dzień Dobry TFN albo jakiś tam inny koncert. No ale wiesz, pogadaliśmy chwilę, no i zaproponował wspólne spotkanie. I co? Właściwie na pierwszym albo na drugim wspólnym spotkaniu luźno rzucił, że możemy zrobić numer. Ja miałem jakiś podkład tuż przed północą, wysłałem mu to, zdzwoniliśmy się na Messengerze, przegadaliśmy, no na pewno grubo ponad godzinę mi się wydaje. No i później sobie dłubaliśmy, nie? Wymienialiśmy się tym numerem i tak dalej. No i wyszło jak wyszło. Myślę, że wiesz, tutaj wkładu jest po 50% i w muzyce i w tekście. Już miałem to nawet o to spytać, ale zastanawiałem się, czy to będzie na miejscu, nie? Ale, ale tak, ale no to dzięki za rozjaśnienie tej, tej kwestii. No, puszczamy to stale na antenie, więc dla nas dla nas oczywiście hit. No i co? Czyli tutaj jest taki flirt trochę z tym poprzednim brzmieniem, ale jednak mamy to rozwinięcie, nie? Brzmieniowe, jakby bardziej pełne to brzmienie jest tutaj. No tak, wiesz, trafiłem już do studia Michała Kupicza, który zawodowo ogarnia takie rzeczy. Też on duży wkład ma w nową płytę, jeśli chodzi o taką warstwę, wiesz, o co odchudzić czasem, nie? Bo łatwo jest przesadzić, natomiast on, no naprawdę. Miał pomysły takie, które nie ingenerowały w muzykę, ale w sposób jej podania. No i mam nadzieję, że, że to ludzie też wychwycą mnie, że zamieniłem to studio, w sensie zamieniłem pokój brata na studio i to się staje takie pełniejsze, bardziej pro. Czyli warunki mocno się zmieniły. I tak samo w kontekście, nie wiem, na przykład jakości instrumentów, na przykład, czy grasz na tym samym? Wiesz co, chyba miałem gitarę? Miałem telekastera ze sobą, na którym nagrywałem jego młodego człowieka. Natomiast reszta to wiesz, jakieś efekty, które miałem już od dawna, ale sam sposób rejestracji tak, by był na pewno dużo, dużo bardziej pro, dużo bardziej zaawansowany. Więc odpowiedź na to pytanie i tak i nie. Trochę było nowego sprzętu, trochę, trochę, trochę starego. Na pewno był bardziej, bardziej świadomie wykorzystany. No i bardziej po prostu też jakościowe, no te porady się przydają, o których sam mówisz, o odchudzaniu, tak? Tak, 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 na przykład. A kiedy ta płyta została nagrana? Wiesz co, ona skończona właściwie była już w sierpniu chyba, nawet ostatni miks chyba miałem. Nie no, miks mam ostatni, już taki ostatni, ostatni z października, natomiast ukończona była w sierpniu, no i wiesz, od tego czasu laga i czekanie, i właściwie co co można było robić. No zacząłem nagrywać yy, filmiki na YouTube, robić takie różne zajawki. Natomiast ten okres, cieszę się, że już minął. Szkoda, że nadal nie wiemy, ile jeszcze potrwa. No, ale ja oficjalnie wystartowałem z tą płytą, więc y, mam co robić, jak chociażby dzisiejsza rozmowa z Tobą. Bardzo się cieszę, że mo mogę Cię gościć. Także... Ja również, bo w sumie umawialiśmy się i w półtora roku. No, tak jakoś, tak jakoś wyszło. Bo byliśmy no. w takim czy innym jakimś kontakcie, zdarzało nam się. Dokładnie. Więc, więc tak. No i kurczasz, aż straciłem wątek, bo chciałem Cię o coś spytać. A, a tak, ostatecznie na wiosnę mniej więcej. Jakoś bliżej nieokreślono. Tak, bliżej nieokreślono. Tak, tak, tak. To znaczy, wiesz. Twoje wiem, no ale, tak, ale nie tak, powiem. Ale nie powiem. dobrze, a jeśli chodzi o właśnie, bo sam wiecie, nowa działalność, film, filmiki też tak, ostatnio rozmowa tak. O, o, z Organkiem. Mm -hmm. No właśnie, w ogóle o, tu o co chodzi? Bo to jakby zwykle to jesteś po tej drugiej stronie, to jesteś tym wywiadowany mm -hmm. ewentualnie. A tutaj, co tu się stało? No wiesz, dla żartu, niby tam miałem jakichś gości specjalnych, nie? Na winylu męskiego grania, sobie do głowy, płytę i tak dalej, i tak dalej. Ale to w sumie trochę szczęścia, trochę, wiesz, propozycji z Mistika, bo obaj jesteśmy z Orkojankiem w jednej wytwórni. A szczęścia na tym, że ja wydawałem singiel 30 grudnia, a Tomek czwartego, swój nowy singiel, Walcz. I wiesz, padła propozycja, żeby porozmawiać o tych singlach, że to będzie fajny zabieg dla nas obu, nie? Jeśli ludzie się dowiedzą od nas czegoś więcej o tej muzyce. No co, ja się zgodziłem, Tomek się zgodził i spoko, wiesz, tak... Czysto towarzysko nawet poza kamerą pogadać o takich rzeczach, o których ja właściwie nie wiem, że powinienem robić i działać, więc traktuję to spotkanie bardzo fajnie i było dla mnie bardzo cenne. Będzie chyba, znaczy chyba, planuję więcej takich rozmów, tylko tak jak mówisz, po, po drugiej stronie <grych> czuję się pewnie, ale po prostu muszę mieć powód do spotkania się z kimś. Teraz montuję sobie w sumie nowy nowy odcinek swojego vlogusia, także no do przodu z tym idę. I póki co to jest, rozumiem plan na promocję. Bo mamy singiel, mamy promocję. Będzie drugi singiel jakiś? Oczywiście, będzie nawet chyba nie jeden, ale nie mogę o, o tym mówić. Aż tak nie pytam. Ale... To znaczy, wiesz co? Te vlogi idą gdzieś zupełnie obok tego, co zakładamy, jeśli mówisz o promocji mm -hmm. mm, ataku. No też tak naprawdę to jest troszkę efekt kuli śniegowej, co się ze mną dzieje, bo z każdym kolejnym dniem pojawiają się nowe propozycje, nowe możliwości po prostu teraz trzeba rozsądnie obrać jakiś kierunek no, no i dążyć. No, na razie w szerszej publiczności jest znany jeden singiel, no ale już, wiesz, mniej nie będzie, o, tak mogę powiedzieć. No, czyli jednak do przodu. Tak jest, Postawić. zdecydowanie. W ruchu cały czas. <laughs> Ojej, Eurodanek. Tak jest. A pro, to też może jak polecam posłuchać Eurodanka właśnie swoją drogą, też też ciekawy. A Danio ma dzisiaj w ogóle urodziny, więc wszystkiego najlepszego, jak tego słuchasz. No to... Tym bardziej, tym, tym, tym lepiej. No i właśnie, bo też o męskim graniu. Masz złotą płytę na koncie. Tak jest. To jest, jest przezabawne w ogóle w tym wypadku. Artysta bez tak niby formalnego debiutu, tak? Tylko z tym bardzo nieformalnym, a jednak, a jednak ma złotą płytę. No właściwie jest to absurdalne i traktuję to trochę jako żart. No bo wiesz, jeśli postrzegałbym to w sumie inaczej, to o, myślę, że sporo przy, przykrości w przyszłości by mnie z tego tytułu spotkało, bo nie mogę tak postrzegać siebie, wiesz. E, to, że jest ta złota płyta, ja się nie dołożyłem do niej tak naprawdę absolutnie nic do tego wyniku sprzedażowego, więc y, ja cegiełki do tego sukcesu nie dołożyłem, ale mogę żartobliwie sobie wiesz, trochę uskubać i właśnie w ramach żartu o tym czasem pogadać. Tam swoją drogą była pra-premiera, tuż przed północą, prawda? Tak. W live oczywiście. Trochę się tego obawiałem, ale kurde, wiesz, no są, są takie sytuacje, gdzie gdzie się po prostu nie odmawia, nie? No i fajnie. My, myślę, że to wyszło fajnie. To, że ten utwór znalazł się na płycie męskiego grania, mi zrobiło, wiesz, super, jeśli chodzi o właśnie dotarcie do, do szerszej publiczności. I jako sam zabieg, wiesz, pra singla na takim nośniku, to, to fajna rzecz dla mnie. No, przede wszystkim powiedziałbym dosyć, no właśnie, ciekawy zabieg po prostu, nie? Jeszcze przed, bo kiedy ten album wyszedł, no już. Kilka dobrych miesięcy temu, nie? Mm -hmm. Dokładnie nie pamiętam, też, ale aż... sporo wcześniej. Tak, no właśnie, i jednak już co nieco znaliśmy. No tutaj też puszczaliśmy z takim zaciekawieniem, ciekawe co to jest, co to jest, co to jest, mm -hmm. nie? I, i, I wreszcie, gdy wyszła studyjna, no to już, a no cudownie, byliśmy, byliśmy zachwyceni zdecydowanie. No i dobra, jeszcze co do w sumie obecnych warunków, to powiedz mi, bo co się, się akurat też zmieniło? Mówiłeś, że przy miłym młodym człowieku kontaktowałeś się z Krzyśkiem, oczywiście, tak dalej, ale teraz. To już jest trochę większa machina i jakby kto, mm -hmm. kto na tobą czuwa. Pan Bóg, rodzice, Artur Rawicz. No wiesz, głównym takim opiekunem tego wszystkiego, co się ze mną dzieje, jest właśnie Artur. To właściwie on mnie ściągnął do Mistika i dzisiaj na dziś, dzień dzień, dzień w dzień sumiennie ze mną pracuje, planuje. Wiesz, hamować nie hamuje. Czasami ja go hamuję. I tak to wygląda. No też. Wiesz, ja nagrałem tą płytę i owszem, dużo teraz zależy ode mnie, ale obok mnóstwo, no nie mnóstwo, ale grupa ludzi po prostu pracuje nad tym, żeby ta płyta wyglądała jak wyglądała. Na przykład takim tematem, który się teraz dzieje i jest w trakcie tworzenia, jest poligrafia, którą robi Kuba to każdy dziewcząt, który gra u mnie na perkusji. Więc jesteśmy na takim etapie już wiesz, dopinania ostatnich. Szczegółów, ostatnie szlify. To co? No pozostaje nam chyba czekać na atak. No niestety, no. tylko tyle już możemy no, zrobić. Tylko tyle możemy zrobić. Wiesz, jeśli ode mnie by to zależało, to już, już bylibyśmy po premierze i pewnie by ta płyta przeszła bez takiego echa, jaki może przejść, nie? Ale w, wierzę w to, co, co po prostu co robi ze mną wytwórnia, bo wiesz, no po prostu się na tym znają, to jest ich, ich praca i, i jeśli bym nie zaufał, to ani bym kontraktu nie podpisał, ani, ani nie działoby się to, co się dzieje teraz. Jasne, no to co? Pozostaje nam zawierzyć Mistikowi, czekamy na atak na wiosnę, bliżej nieokreśloną, tak? Tak jest. Czekamy na single lub single, a będziemy się żegnać z dziwnymi dźwiękami. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję również i mam nadzieję do usłyszenia przy... lá em uma ocasião.